Cześć, witajcie na kanale Środki Transportu. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, czy ma sens kupowanie Real Flight Simulator w wersji Pro. I w tym celu weźmiemy sobie Embraera, już wcześniej nim grałem oczywiście, polskich linii lotniczych lot i wylądujemy sobie na lotnisku w Paryżu. Czemu nie w Warszawie? Jest coś takiego jak lotniska rozszerzone i nierozszerzone. Rozszerzone to takie, gdzie mamy normalnie gate, tak dalej, a nierozszerzone, których jest także Warszawa niestety jeszcze, no to mamy takie, gdzie jest po prostu pas i wieża. No więc ja lubię po prostu pokazać ładnie na rozszerzonym. Są trzy typy, bo jest rozszerzony, takie zwykłe, jak jest na przykład Warszawa, Poznań, ale są też takie lotniska mniejsze, gdzie po prostu pas nawet jest bez świateł naprowadzających, jest po prostu pas i tyle. A tak na takich średnich, tych pośrednich, no to już mamy chociaż tą, chociaż już to, jak to się nazywa, no światełka, płyta lotniska. Okej, teraz trzeba się skupić chwilkę na lądowaniu. Pokażę wam, jak to wygląda. Trzeba zgłosić do wieży, podwozie wypuścić, moc zmniejszyć, spoilery uzbroić. Po wylądowaniu zajmiemy się troszeczkę grafiką, bo grafika jest dobra, przynajmniej w szczególności samolot. Reszta, czyli to, co jest na przykład to pole pod nami, to jest normalnie z satelity. Jedynie te budynki 3D tak troszkę dziwnie wyglądają na tle tego, tych z takich satelity, no ale to już trudno. No i my sobie wylądujemy tutaj na tym pasie Embraerem 190 polskich linii lotniczych lot. Okej, wiaterek jest malutki. Okej, no i zaraz dotkniemy, ojejku, troszeczkę krzywo. Może nie będzie to jakieś moje najlepsze lądowanie. Ojku, dobra. No i tak jak mówię, nam się wszystko zaraz wysuwa. Troszeczkę musimy tutaj wyrównać mniej więcej się. No i tak jak mówię, mamy troszeczkę tej grafiki, tak jak jest na przykład grafika tutaj taka, gdzie się kamery zmieniają. Mamy grafikę, gdzie my się obracamy po prostu. Właśnie, światełka włączymy sobie, lightsy. W szczególności są takie ładne, w szczególności ładne są te logo. To na tyle, poczekajcie, oddalę, o to, prawdaż? Okej, no i tak jak mówię, wygląda to ładnie. Kokpit też wygląda, no nie jest niczego sobie po prostu. W tym Embraerze oczywiście wszystko nam się rusza. Moc, wolant, bok. Klapy sobie zmieniamy, to też się zmienia oczywiście. Więc wszystko nam się zmienia. No i wygląda to bardzo dobrze. Już nie będziemy kołować i zobaczymy sobie, jak wyglądało lądowanie. Okej. Oho. O, dobra. Podejście nawet okej. Te budynki 3D, o których mówiłem. I teraz podsumowanie takie troszkę. Czy opłaca się właściwie wziąć taki symulator? Moim zdaniem tak, ponieważ jest to no, fajna rzecz. Fajny taki jest symulator. Jeżeli chodzi o telefony, na komputery, no to i tak najbardziej polecam X-Plane'a i Microsoft Flight Simulator, który jest po prostu najlepszym symulatorem takim. Czekajcie, ona też podwozie, zobaczmy, jak to wyglądało. Ale tak jak mówię, grafika w szczególności samego samolotu jest bardzo dobra. Pas, tak jak widać na załączonym obrazku, jest też bardzo dobry. O, nie było podciągnięcia, ale lekkie odbicie. I co wam, o właśnie, z okienka jeszcze wam pokażę. Zrobię może jeszcze jakiś kiedyś poradnik z tego symulatora. Ale tak jak mówię, grafika jest ładna, steruje się ok. Mamy bardzo dużo możliwości, ostatnio nawet checklisty i tym podobne doszły. O nie, było ok. Więc z tym to jest akurat bardzo fajne. Widzimy sobie podejście. Ok. I to będzie już takie nasze w sumie podsumowanie i zaraz jeszcze tylko sobie wystartujemy Dreamlinerem polskich lotniczych lot, ale już z Warszawy.
Z Warszawy. O, ale fajne, nie? Ujęcie takie. Jak to wygląda? O, dobrze. I pokażę Wam Warszawę. Znaczy się tak, wystartujemy i skończymy ten odcinek. Czemu jest coś takiego jak wersja pro? Jest też wersja nie pro, o której trzeba wspomnieć, czyli ta taka, w ogóle to jest takie troszkę słabe, że jak kupicie za 4 zł w Google Play, to dostajecie tylko zwykłą wersję z 3 samolotami. I są to samoloty takie, jakim jest ten samolot, czyli Saab 340, szwedzka maszyna, europejski Airbus 320 oraz, poczekajcie, gdzieś tu jest, powinien być CRJ 900. Więc no tutaj z tym to jest słabe, a wersja rozszerzona, czyli ta wersja pro, kosztuje 20 zł 16 zł miesięcznie. No ale mamy za to wszystkie samoloty, bardzo często dochodzą do nowe, dzisiaj aktualizowałem i doszedł nowy Airbus 320 Neo, więc to jest fajne. Szkoda tylko, że nie ma takich samolotów mniejszych, jakimi są samoloty na przykład... jakimi są samoloty na przykład, nie wiem, no po prostu takie mniejsze, tak, czy jakieś tam RJ, to bardzo fajnie by było mniejsze Embraer, tu Embraer 170 właśnie, RJ, tak jak mówię, jakiś ATR 42, Daszku 400, to też byłoby fajnie, no ale dobra, my tu gadu, a Dreamliner z Warszawy o zachodzie słońca już startuje. Patrzcie, jak ta maszyna ładnie wygląda. Więc tak jak mówię, grafika, w szczególności z samych samolotów, jest bardzo dobra jak dla mnie. Może ktoś się zdziwić, czemu ten Dreamliner jest taki mały, ale to wszystko jest na tego, że to jest ta wersja 800. Oj, zawiesił się. O nie. Będziemy mieli tu katastrofę zaraz. Ojku, chciałem z wami skończyć troszkę inaczej. Kurczę. No niestety, zaciął nam się symulator tu znowu. No nic, dobrze. No przepraszam was, że się nie udało. Nawet takie ładne ujęcie skrętło o zachodzie słońca. Ale no dobra, niestety nie udało się. Dobra, w tym odcinku to byłoby już na tyle. Szkoda, że tak się zacina. Ale nie powinno, ponieważ gramy na... Samsung Galaxy A50, którego bardzo gorąco Wam polecam. No, ale ładnie by to wygląda. No ale dobra, nic się nie uda. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji oraz mam nadzieję, że podobał Wam się format odcinka takiego. No i... Ale duża maszyna, teraz to widać, prawda? Silnik się zapalił, dlatego nie widziałem po prostu. I powinno się zgasić fire, gaśnicą. No nic. No i do następnego odcinka. Mam nadzieję, że poprzedni, czyli tryb raport, też Wam się podobał. Dobra.